pojawienie się w tym miejscu było dla mnie wielkim przeżyciem. Pan Jerzy Bar, oprowadzając mnie po okolicy, z wielkim entuzjazmem pokazywał, co on tutaj chce robić. Szczerze mówiąc, nie nadążałem za jego pomysłami. Stanęło na tym, że miał być amfiteatr, miała być świątynia pojednania. Powstało coś, co na razie jest w formie wizji, projektu, dyskusji, rozmów. Co chcemy nazywać świątynią pojednania, ale jest to bardzo trudne w dzisiejszym świecie, gdzie to pojednanie jest bardzo wątłe i widzimy, że ciągle gdzieś coś nie gra. Ludzie mimo, że stanowią jedno, nie potrafią stworzyć coś, co by jednało w duchu miłości. I mając za zadanie stworzyć świątynię pojednania, zdawałem sobie sprawę, że jest to bardzo trudne zadanie, które na pewno wszystkich nie zadowoli i nie będzie to miejsce, które obejdzie się bez żadnej krytyki i bez żadnego uważania, że ja bym to zrobił inaczej. Przede mną stanęło zadanie, żeby przekonać inwestora, państwa, wszystkich, którzy będą mogli się zapoznać z tą ideą, że moim przekonaniem jest to możliwe, tylko zastanawiałem się nad tym, jak wybrać, co powinno być elementem wspólnym takiej świątyni pojednania. Pomyślałem, w końcu doszedłem do banalnego wniosku, że powinien to być człowiek. Bo człowiek to jest jego słowo, człowiek jego pisma, człowiek jego śpiew, człowiek jego muzyka, człowiek jego sztuka. Czyli świątynia pojednania przez człowieka i jego kulturę. Zastanawiałem się, dlaczego nie, tylko w jaki sposób to przedstawić w formie architektonicznej. Bałem się, że jeżeli to będzie przestrzeń, do której mają wejść muzułmanie, hindusi, chrześcijanie, Żydzi, to będzie problem. Dlatego postanowiłem połączyć naturę z architekturą, tak żeby wszyscy się czuli tam dobrze, ale równocześnie nie byli w obcej świątyni. I tym miejscem wydawało mi się, że idealnym do tego połączenia byłby amfiteatr. W amfiteatrze można by siąść obok siebie zarówno Żyd, zarówno muzułmanin, chrześcijanin, katolik, bo chrześcijanin, katolik, prawosławny, ewangelik. Za dużo tych podziałów jest. Może właśnie sztuka potrafiłaby pojednać. Znam takie przypadki, gdzie poprzez muzykę znany muzyk Jordi Savall stworzył zespół, w którym grają ludzie z całego świata, niezależnie od wyznania. I potrafią w jednym zespole grać wspaniałą muzykę, którą kupują zarówno wielowyznaniowi ludzie, nie konkretnie w jednej, tylko wielowyznaniowi. I zacząłem myśleć tak, że świątynia pojednania powinna być miejscem spotkań, gdzie ludzie różnych wyznań będą prezentować swoją kulturę, gdzie na widowni zasiądą ludzie niezależnie od wyznania i poczują więź poprzez wspólny odbiór sztuki, gdzie słowo, muzyka i sztuka sprawią, że miejsce stanie się świątynią dialogu. Najpierw dialogu, a potem świątynią pojednania. W sąsiedztwie natomiast zaproponowałem, nawet widać, takie elementy. Mnie wychowanemu w tej kulturze od razu się narzuca słowo kaplica. Wiemy, że kaplica dla całego świata nie jest jednoznaczna, dlatego ja nazwałem to bryłą. Te bryły byłyby przypisane konkretnym religiom. Religią i miejsce odosobnienia, spokoju, bez
gdy z niego emanowania swoją symboliką, raczej do tego, żeby właśnie ograniczyć te symbole, które by mogły powodować animozję albo brak chęci do wstępowania. I jak rozmawialiśmy z panem Jerzym właśnie chodząc po parku i tam, gdzie ten amfiteatr mógł się pojawić, to zobaczyłem, że jest to takie miejsce, gdzie ten amfiteatr mógł być pięknie wtopiony w ziemię. A na to pan Jerzy powiedział, że tam mogła być woda. To już zupełnie mnie ujęło, bo w tej chwili tam wody nie widać. Ale woda, która jest możliwa, czemu nie? Właśnie woda, światło, powietrze, ziemia, to są dodatkowe elementy, które tworzą przestrzeń wokół architektury. Jeżeli tylko architekt dopasuje się do tego, to może powstać rzecz, która będzie wszystkich ujmowała. I idąc tą myślą dalej, później po rozmowie znalazłem na stronie internetowej Towarzystwa BTA tekst, w którym, jak się okazało, był tekstem pana Jerzego i on pisał: projekty naszych biurowców opieramy o zrodzoną basenie Morza Śródziemnego, boską proporcją wyrażającą się w tak zwanym złotym podziale Fi. Znana już w starożytności definicja inspiruje nas do tworzenia estetycznych kompozycji architektonicznych, które wpisują się w ład, jaki rządzi przyrodą. Natura jest wskazówką. Wydawało mi się, że jedyną szansą jest właśnie pójść w to, żeby tą świątynię wleść w tą naturę, tak żeby ona stworzyła jedno. I to dodatkowo spowodowało, że drugim moim takim cytatem i mottem w tym projektowaniu były słowa szwajcarskiego architekta Petera Suntora, laureata Nagrody Pritzkera, gdzie on pisze, że miłość do pejzażu, patrzenie nań sercem jest warunkiem znalezienia odpowiedniej miary. I właśnie te dwa cytaty plus ta przestrzeń, która się tu znajduje, skłoniły mnie, żeby stworzyć taką architekturę, która ma pewne założenie. Na tym modelu tego nie widać, ale w kontekście całego pałacu mamy w tej chwili tutaj po stronie północnej długą aleję platanową, która kończy się właśnie w tym momencie miejscem widokowym. W tym miejscu widokowym ja umieściłem bramę, która byłaby tym przejściem z parku do świątyni, za którą znalazłyby się sześć brył przypisanych największym religiom świata, a przechodząc dalej znaleźlibyśmy się w amfiteatrze, który jest tym centrum życia, pojednania człowieka, wzajemnej bliskości, przedstawienia swojej kultury, przedstawienia swojej wizji, filozofii. I no, to jest dla mnie pojednanie. I szukając jeszcze dalej wspólnego mianownika dla tych sześciu religii, które wybrałem, okazało się, że w pewnym czasie kongregacja Scarborough Mission w Kanadzie wspólnie z przedstawicielami 13 różnych tradycji duchowych wyznających złotą zasadę opracowała plakat. Prace nad tym plakatem trwały ponad 5 lat. Wydaje się w konsekwencji, jakim efektem jest ta praca, że nie powinno to tak długo trwać. Najwidoczniej dojście do takiego wspólnego mianownika, pogodzenie tych wszystkich religii, żeby wybrać ten, a nie inny cytat, był bardzo trudny. Na koniec przeczytam, jakie to są słowa.
które znalazły się na tym plakacie, wybierając te 6 największych religii świata, tak jak powiedziałem, było 13 tych sentencji, one wszystkie okazało się są bardzo zbliżone. Zaczynam od buddyzmu. Nie traktuj innych w sposób, jaki wobec siebie uznałbyś za bolesny. Budda. Chrześcijaństwo. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Jezus. Hinduizm. Oto najwyższa powinność nie czyń innym tego, co wywołałoby ból, gdyby było czynione tobie. Mahabharata. Islam. Żaden z was prawdziwie nie wierzy, dopóki nie życzy innym tego, co życzyłby sobie. Mahomet. Judaizm. Co nienawistne tobie, nie czyń tego swemu bliźniemu. Oto cała Tora, cała reszta to komentarz w Talmud. Konfucjanizm. Jedno słowo, które podsumowuje podstawy całego dobrego postępowania, miłująca dobroć. Nie czyń innym tego, czego byś nie chciał, by czyniono tobie. Konfucjusz. I te 6 cytatów chciałbym, żeby było przypisane poszczególnym bryłom, jak ja je nazywam. I jeśli się tak stało, to zestawienie tych sentencji daje mi wiarę w to, że pojednanie jest możliwe. Dziękuję bardzo. Thank you.